Mówiąc o sukcesie w dzisiejszych realiach muzycznych, często poza samym skillem mówi się o wyjątkowym wyglądzie, stylu bycia czy wreszcie mocnej kontrowersji, na której tak wielu raperów opiera swoją karierę. Niestety trudno się z tym nie zgodzić. Wiele utalentowanych artystów siedzi w podziemiu i bardzo możliwe, że zejdzie im tam jeszcze długo, zanim zdołają się wybić szerzej. Będąc w podziemiu, możesz liczyć albo na algorytm i to, że twój talent odnajdzie wiele osób, albo zrobić to szybciej poprzez jakieś chore akcje na TikToku. Oczywiście są różne przypadki, ja podałem tylko ten najpopularniejszy model, który zauważam od lat. Najczęściej jeśli ktoś robi w internecie szum swoimi odklejkami i ma talent do tworzenia muzyki, to utrzymuje się na scenie dość długo. Natomiast jak było z jedną ze wschodzących gwiazd ostatnich miesięcy, którą żyje tak naprawdę całe rapowe środowisko? Jeśli jeszcze go nie znacie, oto BLP Kosher. A dziś trochę bardziej skomentujemy sobie jego poczynania i to, jak udało mu się przebić w dzisiejszej branży muzycznej, której udaje się nielicznym. Ja jestem Deny, witam was bardzo serdecznie, no i tutaj mam też dla was ogłoszenie dla osób, które zajmują się montażem, bowiem szukam montażysty do stałej współpracy. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany, to proszę podbijać na maila, który wyświetla się na ekranie. Macie go również w opisie. W zgłoszeniach podsyłajcie koniecznie swoje portfolio. Wtedy będzie nam dużo łatwiej się dogadać. Z góry dziękuję i zapraszam do odcinka. A, no i jeszcze jak tego nie robicie, no to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji z dzwonkiem i łapki w górę. Benjamin Landy Pavlon, znany nam jako BLP Kosher, dorastał co ciekawe w tym samym miejscu, gdzie Kodak Black, Broward County, ma dokładnie Deerfield. Florida to miejsce, w którym wychowało się wielu utalentowanych artystów. Legendy takie jak XXXTentacion, czy inne koty takie jak YNW Melly i Ski Mask The Slum God. Vibe, który daje Floryda, jest zupełnie inny niż pozostałe i jest to fakt. Powstał już nawet mem, gdzie na Florydzie ludzie rodzą się ze złotymi grillami na zębach, które Kosher też posiada, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Czym mógł zajmować się młody Kosher, zanim w zasadzie został Kosherem? Jeździł na desce i tak się składa, że szło mu w tym bardzo dobrze. Mieszkał z mamą i babcią w miejscu dla seniorów, co poniekąd skłaniało Beniego do wychodzenia na zewnątrz i spędzania czasu tak, żeby nie zamulać non-stop. Wracając do jego mocnej zajawki na deskorolkę, w grudniu 2011 roku do sieci wleciał nagranie, w którym to najprawdopodobniej Kosher śmiga na desce. Jest tam też jego ksywa z dzieciństwa, Benny, miał wtedy 10 lat. W internecie bez problemu można znaleźć też jego pierwsze poważniejsze edity, gdy był już w wieku nastoletnim. Każdy przyznaje, że zapowiadał się bardzo dobrze, a gdyby dołożył jeszcze więcej pracy, mógłby zostać nawet pro skaterem. Co ciekawe, zahaczając jeszcze o wątek edukacji, który w przypadku raperów często jest interesujący, Kosher rzucił liceum. Rzucił je już pierwszego dnia, ze względu na to, że czuł się tam po prostu jak więzień. Stwierdził, że zajmie się tym, co potrafi robić najlepiej, czyli jak zapewne się domyślacie, jeździł na desce dalej. Nagrywał więcej filmów, starał się wypromować. W 2017 roku po raz pierwszy użył BLP w nazwie, gdzie na jednym z klipów jeździł po mieście i świecił swoimi skillami w każdej sekundzie materiału. W 2018 roku miał już kilka współprac na swoim koncie. Najczęściej były to sponsoringi od marek skateboardowych, które przesyłały Beniemu najróżniejsze itemy związane z dyskorolką. W styczniu 2021 roku powstał też pierwszy przebój Kosher'a. Dlaczego przebój? Posłuchajcie sobie tego bitu. No brzmi to jak hit rodem z lat 80. No i nic dziwnego, bo był to numer stworzony dla jaj. Nic poważnego, zwykły freestyle, który słychać tylko na jednej słuchawce. Sprawdźcie sami. Natomiast ten styl nawijki miał w sobie coś z dzisiejszego Kosher'a, tak prawdę mówiąc. Było tam sporo nawiązań do deskorolki. Trudno się dziwić, w końcu na tamten czas było to całe jego życie. Pojawiły się też nawiązania do religii, którą wyznaje Kosher, a jest to judaizm. Wyniósł to z domu i tak też jest do dnia dzisiejszego. Nadal jest wyznawcą tej religii. Jako że numer był stworzony jako zwykły żart, to wrócił do deskorolki i tak to się wszystko toczyło do momentu, w którym poznał innego rapera, znanego jako Ju Shiesty. Ten gość brał muzykę już bardziej na poważnie, miał nawet wyrobione już jakieś kontakty, w zasadzie to dzięki niemu BLP Kosher jest kim jest na dzień dzisiejszy. Bez niego z pewnością nie zostałby raperem. Jego ksywa na początku miała wybrzmiewać jako La Kosher, natomiast Benny chciał mieć przed Kosherem BLP, no i tak się skleiło. Pewnie zastanawiacie się też, o co chodzi z tymi włosami, które są u niego bardzo charakterystyczne. Zdecydowanie są jednym z elementów, które przykuwają uwagę u tego rapera na pierwszy rzut oka, a były one pomysłem zmarłego przyjaciela Beniego, który zginął z rąk policji. Ze względu na to, jak ważny był dla niego ten człowiek, BLP stwierdził, że nigdy nie zetnie tych włosów i będzie je nosił cały czas. Chyba nie spodziewaliście się takiego obrotu spraw. Szczerze, przed wyszukaniem tej informacji też myślałem, że jest to część charakteryzacji, która wyszła sama z siebie, a kryje się za tym kawał historii. Przez tę fryzurę dostawał też masę hejtu, jeszcze gdy był w mocnym underze. Kosher od 2021 roku cisnął bardzo mocno, a robił nawet akcje typu drukowanie stron ze swoją ksywą i podrzucanie ich w miejsca publiczne, aby zachęcić kogokolwiek do sprawdzania jego twórczości.
twórczości. Sam w zasadzie zaznacza w rozmowach, że hejterzy dali mu bardzo mocnego kopa, jeśli chodzi o popularność, a to dlatego, że zamiast 300 komentarzy pod fotką na IG, było ich nawet ponad dwa razy więcej, co dawało się we znaki algorytmom, a jego postać była boostowana dla kolejnych odbiorców. 5 listopada 2022 roku ukazał się pierwszy projekt Kosher'a, BLP Kosher and the Magic Dreidel. Projekt, muszę przyznać, z bardzo ciekawą okładką, no i w tamtym czasie jego kariera zaczęła wzrastać w szybkim tempie, wyświetlał się ludziom w proponowanych, a te traki były już całkiem w porządku. Największy hit Jew on the Canoe, który na streamingach ma już kilka milionów wyświetleń, zrobił niemałe zamieszanie. Takim sposobem trafił też na TikToka, gdzie ludzie trendowali z jego fryzurą i wrzucali klipy z jego muzyką, dzięki czemu zainteresowani zaczęli sprawdzać nowości publikowane przez Beniego i tak to się wszystko marketingowo nakręcało. Wreszcie doszło do tego, że na Instagramie odezwał się do niego Cole Bennett, człowiek, który odpowiada za tworzenie klipów oraz promocje poprzez swoją wielką platformę Lyrical Lemonade. Padła tam propozycja nagrania numeru z Babytronem, innym viralowym artystą, który zyskał popularność jakiś czas temu. Tak powstał Mazeltron, który na samym YouTube ma już ponad 4,2 miliona wyświetleń. Dzięki promocji na Lyrical Lemonade, BLP Kosher został odkryty dla jeszcze większego grona odbiorców, co przyczyniło się do tego, że przeszedł do mainstreamu. Słuchacze, którzy trochę bardziej śledzą poczynania mniejszych raperów, zaczęli sprawdzać to, co gotuje muzyk z Florydy i tak oto zaczął grać swoje pierwsze koncerty dla oddanej publiki, która wykrzykiwała jego ksywę. Ludzie pokochali nie tylko to, jak wygląda, czy jego brzmienie, które płynie z każdym kolejnym trackiem, ale też przekaz, jaki niesie swoją osobą. Promuje wiarę i to, aby po prostu być dobrym człowiekiem. Sam stara się taki być, nie szkodzi nikomu i pnie się z miesiąca na miesiąc coraz wyżej. Największe wrażenie robią nadal jego teksty, które są bardzo fajnie połączone, a fani najbardziej doceniają kreatywność plus niecodzienne brzmienie. 23 czerwca 2023 roku ukazał się Special K, czyli bardzo wyczekiwany utwór, który był grany przez Kosher'a na koncertach i porywał tłumy. To track, który wyniósł według mnie jego twórczość na jeszcze wyższy poziom. Ma już łącznie grubo ponad 10 milionów wyświetleń na streamingach i obił się szerokim echem w mainstreamie. Idealnie wypromował też jego projekt, pierwszy studyjny album, który 4 sierpnia ujrzał światło dzienne. Bars Mitzvah to kawał i ciekawego albumu, który pewnie dla niejednej osoby jest jedną z lepszych rzeczy, które dostaliśmy w tym roku. Wzrost BLP Kosher'a jest dla sceny bardzo ciekawym przykładem i zdecydowanie wnosi dużą wartość jako postać, która nie pcha się wszędzie swoją kontrowersją, a ma swoją grupę słuchaczy, własny, bardzo ciekawy styl i nie pozwala nikomu wpłynąć na jego twórczość i charakter. Wydaje się normalnym i w porządku gościem, który nie naciska na sztuczne pompowanie kasy, a robi to, co czuje w danym momencie. Niektórzy twierdzą nawet, że jego muzyka uzależnia, ale nie są w stanie wyjaśnić, dlaczego tak jest i poniekąd mogę się z tym zgodzić. Bardzo dobrze się tego słucha i ogląda. Czuję, że ten gość zaskoczy nas jeszcze nie raz i mam nadzieję na to, że utrzyma się na scenie, która jest bezwzględna i czasem potrafi zweryfikować. W porównaniu do innych schodzących raperów wydaje się być jednym z nielicznych, którzy nie są sztucznie pompowani przez muzyczny biznes. Nie chcę tutaj jakoś mocno rzucać ksywami, ale jeśli śledzicie ludzi, którzy zaliczyli ostatnimi czasy mocny blow up, to pewnie wiecie, o co mi chodzi. Jest masa postaci, które nie wnoszą sobą nic wartościowego do muzycznego świata, w zasadzie są bez charakteru, a BLP Kosher to niesamowity powiew świeżości, którego potrzebowaliśmy. Dajcie znać, jakie macie zdania na ten temat. Jest też kwestia featuringów, które u Kosher'a są bardzo ubogie. Świadczy to o tym, że nie można mu zarzucić promowania przez inne gwiazdy, a jedyne, kogo możemy u niego spotkać, to Babytron, Juiceisty czy Trapland Pat, który swego czasu też był dość popularny. Mimo tego, że nie promują go duże ksywy, to radzi sobie świetnie i zdaje się, że będzie jeszcze lepiej, a przynajmniej na to się zapowiada. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, no i do następnego.